Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. World of Warships, bitwy rankingowe. Dziś Czapajew dla Was. Tak jak mówiłem, popływałem trochę na różnych okrętach. Nie dlatego, że uważam, iż mi się to przysłuży, bo nie zawsze tak jest, ale dlatego, aby trochę o nich porozmawiać. Czapajew to krążownik, który może mieć spory wpływ na bitwę. Niemniej nie zawsze. No zobaczcie, tak jak tutaj. Jest jeden niszczyciel i już taki wpływ na bitwę Czapajewa jest naprawdę skromny, bo on tutaj głównie działa na zasadzie takiej jednostki wykrywania wszystkiego, co tylko może. Więc tutaj no, kluczem jest literka Y i jej odpowiednie użycie w chwili, kiedy jest to najbardziej niezbędne. Teraz zobaczcie. Tutaj Kutuzowik sobie zrobił zasłonę dymną albo mu postawił ten niszczyciel i teraz jest w uprzywilejowanej pozycji, sobie tutaj stoi, może robić sporo zamieszania, a takie wykrycie go, jak stoi w dymie, może być dla niego no, sporym problemem, bo jeśli nagle zaczną w nas, zobaczcie, tak jak teraz został wykryty, zaczną w nas strzelać pancerniki, to sytuacja robi się mało komfortowa. Zobaczcie, jak Kutuzow już wygląda. Więc został na ogrysku. Wszystkie okręty, które stoją, zajęły jakąś pozycję. Myślą, że są bezpieczne i nic im nie grozi i nagle ujawniają się. Może się okazać, że to jest ujawnienie, które kończy ich żywot. Dlatego wszystkie krążowniki, które mają radar, są niezwykle niebezpieczne. A Czapajew jest straszny pod względem zasięgu tego radaru. Tutaj jest, z tego co pamiętam, tam 11,7, jakoś tak. Więc naprawdę potężny zasięg tego radaru, no niesamowity wręcz. Ale oczywiście no, czas jego działania jest króciutki. Tutaj jak sobie weźmiemy tą wersję rozbudowaną, to przynajmniej przeładowuje się stosunkowo szybko. W wersji podstawowej no, trzeba znacznie dłużej czekać na ponowne użycie. I w bitwach, gdzie no wiecie, że zdarzają się takie bitwy, że jest 5 niszczycieli na przykład i jest Czapajew, no to wtedy oczywiście to jest okręt, który jest niesamowicie groźny. On może wygrać grę, po prostu to ujawnienie może sprawić, że odstrzelimy 1-2 okręty przeciwnika i już jest po grze i tylko jedne dobre użycie literki Y może tutaj położyć przeciwnikom całą grę. Więc pod tym względem okręt naprawdę rewelacyjny. Jeśli zaś chodzi o jego przeżywalność, to jest fatalna. Tutaj cytadele łapie jak Brytyjczycy. No wszystko wchodzi pod różnymi kątami, wchodzą cytadele. Mam też, chyba mam nagraną, muszę sprawdzić. To wam pokażę, jaką ma wytrzymałość ten okręt. No niemniej jest to jednostka, która tak naprawdę w większości gier przytula się do jakiejś wysepki, tuli dwoma rączkami tą wysepkę i od czasu do czasu robi, a kuku, tu jestem i tu są wszyscy inni. Taka zabawa. Jak ktoś lubi tego typu zabawę, polecam, ale wymaga wyczucia, wymaga naprawdę sporego wyczucia, wymaga cały czas czujności, bo można naprawdę okręt stracić w chwilę. Na przykład ja tutaj tak kozaczę, bo nikt we mnie nie strzela. No widzę tutaj, że Bismarck nie jest zainteresowany, więc tak troszkę no z jednej strony ryzykownie, ale z drugiej no jak będę stał i nic nie robił, to też nie o to chodzi do końca, żeby się tak jak inni grają przytulić do wyspy i nic absolutnie nie robić. Tutaj Czapajew, rzecz jasna, co trzeba mieć na uwadze, ma bardzo dobre podpalanie. Tutaj tych pocisków leci sporo, może naprawdę dużo być podpałek. No niemniej jest to krążownik, który powinien przegrać wszystkie wymiany ogniowe z innymi krążownikami. Ma na to olbrzymie szanse. Z Atago, z Kutuzowem, no na wymianę ogniową nie szedłbym z nimi. Wiecie, burta w burtę i strzelanko, może być nieciekawie. Więc no, trzeba uważać. To jest oczywiście również fantastyczny krążownik, jeśli chodzi o wspomożenie własnych niszczycieli w walce z niszczycielami. No, dzięki temu, że przeładowujemy tutaj bardzo szybko, dział jest dużo,
tor lotu pocisku bardzo przyjemny, to odstrzeliwywanie niszczycieli bardzo, bardzo sprawnie tutaj wychodzi. Od czasu do czasu tutaj pojawiają się jacyś nowi gracze, pytają jak perki. No ja o perkach za dużo nie mówię, bo można zobaczyć moje inne filmy i od czasu do czasu też pokazuję perki, ale będę mieć to na uwadze i będę mówił, jakie bym tutaj sobie brał. Więc czwórka niezwykle istotna. No tutaj podpalenie naprawdę sporo daje. Zobaczcie, zobaczcie ile leci tych podpaleń. I to jest w wielu miejscach naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra broń, na rankingówki również. Spaliłem na Czapajewie naprawdę dużo, dużo okrętów, więc warto sobie zainwestować na czwóreczce w ten perk. Na piątce, wiecie, tutaj pokusiłbym się też, jeśli go robicie pod rankingówki, żeby wziąć sobie zmniejszenie tutaj naszego wykrywania i mieć te 14 bodajże procent lepszy kamuflaż, bo musimy tutaj naprawdę podpłynąć czasem gdzieś, a startowe kamo jest w okolicach 13 km, więc no do rewelacyjnego mu daleko i trzeba to naprawdę zmniejszyć, bo ten okręt dobrze jest, jak operuje właśnie niewykryty często, po to, żeby sobie korzystać z tego radarku bezkarnie. To jest niezwykle istotne. Więc warto w to zainwestować. A robienie z niego jakiegoś takiego, wiecie, no okrętu do walki bezpośredniej, nie bardzo. To po prostu jest krążownik, który zbyt łatwo łapie cytadele. Tutaj z amerykańskim, z japońskim przeciwnikiem również ma bardzo, bardzo ciężko. Owszem, celność jest niezła, przeładowanie jest niezłe, ale kaliber tych dział pozostawia wiele do życzenia. To są działka, wiecie, takie jak na Clevelandzie, więc no, tego typu zabawa tutaj się odbywa. No ich siła jest głównie w tym, że dobrze podpalają i jest szybki przeładunek. No tutaj oczywiście dodatkowo jest o wiele lepszy od Clevelanda, dlatego że tor lotu pocisków jest bardzo przyjemny. Ale tak jak mówię, mięciutka kaczusia, nawet jak bardzo często łapie cytadelę od przodu, wiecie, ustawiacie się ładnie kurs na przeciwnika pod lekkim kątem, i tak cytadele wchodzą z pancernika od przodu, więc no niewiele można zrobić. Zobaczcie jak tutaj. Ustawiło mi się atago bokiem, od razu sobie przełączyłem na przeciwpancerne, no bo no, radarek został włączony i już nie jest taki groźny. I teraz sobie idzie salwka. I bum. Jest cytadela 3600. No nie robi to takiego wrażenia na atago. Zobaczcie, to jest atago, który jest no, bardziej fatalnie ustawić się nie mógł. I my go, to jest tylko przednich dział, pompujemy na 3000 co salwę. Skromnie, prawda? To teraz 4700, zobaczcie. No, to jest oczywiście salwa połowy naszych dział, ale no, atago stoi, tak jak mówię, fatalnie. Jeśli tu by był jakiś krążownik amerykański, to te obrażenia by wpadały tak w okolicach 8000, gdzieś tyle by było co salwę. Zobaczcie, teraz się troszkę bardziej rozkręcałem, ale no mimo wszystko za wolno. No tutaj oczywiście już za dużo było okrętów i nie było co zbierać ze mnie. Niestety, tak wyszło, a nie inaczej. Ale mogliście zobaczyć, jak długo trwa tutaj od otwierania atago, który był gorzej się ustawić nie mógł, po prostu to była idealnie pokazana burta, czyli no fatalnie, po prostu fatalnie był ustawiony, powinien łapać wszystko, więc jakby tutaj stał okręt inny 8 tieru z działami 203 mm, to tutaj z tego atago to by wióry leciały, po prostu wióry by leciały, ten okręt by wyparował dosyć szybko, no a tak tutaj z tymi działkami, widzicie, ja się też dlaczego strzelałem tylko połową dział? No, ustawiłem się tak, żeby właśnie zminimalizować obrywanie, ale przez co mogłem używać tylko połowy swojego uzbrojenia. No coś za coś. Przeżywalność mi wzrosła,
Ale siła ognia trzeba było podzielić na pół. No cóż, tak to wygląda. A może tutaj chwila jest jeszcze, zanim tu się skończy ta cała akcja. Wczoraj trochę pograłem w bitwy rankingowe. 4 czy 5 razy się odbiłem od dwójki. No, odbiłem, mówiąc odbiłem, mam na myśli, że walczyłem o dwójeczkę. I zawsze jak już wystarczyła jedna wygrana, to cofka. Raz mnie cofnęło na czwórkę, więc no ciężko. Zagrałem sobie wczoraj tak z 12 chyba tych bitew, czy 14, jakoś tak. No cóż, kilka dni miałem przerwy, szkoda, że tu się tak to wszystko zrobiło, no ale co poradzę. Tak bardzo możliwe, że już by było, no, by walczyło jedynkę teraz. A tak niestety. Już się doczłapało tutaj do tych rang 5 i niżej troszkę takich graczy, którzy, no wydaje mi się, tutaj nie chcę nikogo obrażać, ale no, osoby, które wystrzeliwują torpedy na przykład z szerokiego tutaj, wiecie, tej możliwości, to jest fatalna sprawa. Jak można w ogóle wystrzeliwać torpedy i to gdzieś tam o cele? Ja rozumiem, jakby to była jakaś walka taka, wiecie, na 2 kilometry, na kilometr, no to wtedy, że tam wystrzelił na szerokie, ustawił sobie torpedy, no to tam no już jeden pies i tak najprawdopodobniej trafi, ale żeby wystrzeliwać torpedy regularnie na szeroko, strzelając do celów oddalonych o tam 8, 10, 12 kilometrów na fubuki? Jak on grał, jak on się uchował, nie wiem. Ale takiego gracza na przykład spotkałem. Spotkałem również gracza, który zatopił 2 swoje okręty. Nie jeden przez przypadek, a 2. Również tacy są. No nie wiem, naprawdę, jest to dla mnie dziwne. I to wiecie, no, przeprosił za pierwszy okręt, przeprosił za drugi okręt, no dobra, no, fajnie, że chociaż przeprasza, ale no co z tego, jak wybił, kurczę, 2 ze swojego teamu, no bitwa oczywiście przegrana. Dobra, lecę następną. Tutaj mapka, która może być problematyczna dla nas. Dlaczego? Dlatego, że tutaj oczywiście można... Są 2 drogi stąd, albo się tutaj gdzieś umiejscowiamy, z tej strony, albo tutaj. Tutaj jest ryzykownie, jeśli jakiś pancernik tu popłynie i tu popłynie, bo wtedy ma na nas bicie tutaj albo stąd, albo jak tu się schowamy, no to stąd, więc to jest ryzykowne. Oczywiście jak nas tutaj rzuci, no to albo możemy płynąć naokoło, albo no tutaj uderzamy ewentualnie gdzieś tutaj. Ale tutaj już możemy nie mieć zasięgu do tych niszczycieli, tego wszystkiego, więc no najlepszą opcją dla mnie jest tu. Bo tutaj oczywiście jak sobie podpłyniemy, no to mamy taki ostry zasięg naszego radaru i sobie tutaj wszystko możemy poświecić pięknie. Fupsu tutaj ładnie dymek rozciągnął mi, więc rewelacja. Oczywiście w tym miejscu stanie jest też ryzykowne często, bo lubią sobie torpedować, wiecie, stamtąd nawet jak idą torpedy pod dobrym kątem, to mogą tutaj w nas wlecieć, więc warto jest się trzymać tego miejsca albo ewentualnie ustawić się tak, o, żeby tutaj sobie za tą skałką operować, jak coś tutaj wypłynie gdzieś bliżej, od razu mieć jeszcze ostrzał. No ale to jest w miarę dobra miejscowa, zadymiona, tyle że nie ma spota, no tak czasem bywa. Czapajewy na tej mapie są niezwykle groźne, często sporo robią zamieszania, więc trzeba uważać, moi mili. No jak widzicie, tutaj torpedowanko, no, w dym oczywiście też idzie torpedowanie często, trzeba uważać. Jak widzicie, no pamiętajcie, że również radar. Mamy jeszcze sonar. Sonar nam pomaga tutaj na bliższy dystans i pomaga wykrywać torpedy, co również jest niezwykle istotne. Nawet nie zawsze dla nas, bo na przykład to nie są torpedy przeznaczone na nasz okręt, ale przepływają koło nas i wykrywając je wcześniej, ostrzegamy naszych tutaj towarzyszy broni, którzy mają więcej czasu na no, zmienienie
tutaj miejsca, w którym się znajdują i nie wpadnięcie w te torpedy. A nie oszukujmy się, dostanie torpedą to jest konkretny kłopot. Nie dość, że zadają blisko 20 tysiaków, jak mamy pecha. To jeszcze jak wejdzie zalanko i naprawka poszła, bardzo możliwe, że taki krążownik, że już skończył grę. Więc trzeba być niezwykle czujnym, moi mili. No i tutaj oczywiście pompowanko. Pompowanko wszystkiego, co tutaj nam wypłynie. Jak najbardziej. To jest niezwykle istotne, żeby cały czas wspierać. To jest krążownik, który może robić bardzo mało obrażeń, ale będzie robił takie, co trzeba, wspierał wtedy, kiedy trzeba. No na przykład zauważcie, że jeśli macie 30 tysięcy obrażeń, no to wygląda słabo, prawda? Ale jak wszystkie zrobiliście na niszczycielach, to już wygląda dobrze. I jak jeszcze rozwaliliście te niszczyciele, dobiliście i macie te trzy fragi, to już wygląda świetnie, więc nie wszystkie obrażenia są tak samo cenne. Co z tego, że ktoś zrobi, załóżmy, 150 tysięcy obrażeń, jeśli je zadał pancernikom i żadnego nie zatopił. No fajnie, że zadał dużo, ale co z tego? Zobaczcie tutaj, dostałem jedną torpedą, wcześniej byłem cały, zobaczcie jak wyglądał. To jest właśnie to, wykrywanie torped, niszczenie wszystkiego, co ma torpedy, jest niezwykle, niezwykle istotne. Bardzo często przez to, że przeciwnik nie ma torped, czyli nie ma kogoś, kto je wystrzeliwuje, o wiele spokojniej można grać, bo nie boimy się, że nagle nasz okręt wyparuje, bo trafią w niego wystrzelone gdzieś tam z daleka z niewidzialki torpedy w liczbie 5 i mieliśmy pełen pancernik i nie mamy go już wcale. Więc no naprawdę, to jest spory komfort dla graczy, jak odstrzelimy wszystko tutaj malutkie, co pływa. W tej bitwie całkiem nieźle to się wszystko ułożyło, no bo wiecie, podział, jaki tutaj mamy, 2-3-2, jest całkiem niezły. Nie ma jakiegoś tutaj zachwiania między poszczególnymi klasami okrętów. Oczywiście zamiast jednego krążka, jakby jeszcze wpadł lotniskowiec, byłoby już idealnie, ale no lotniskowców dalej jak na lekarstwo. A co do oczywiście przydatności Czapajewa na samoloty, no to jest nędzna raczej. Zazwyczaj wszyscy też biorą sonary, nie mają rozbicia. Jakby było rozbicie oczywiście, no to przydatność już jest spora, ale najczęściej go nie ma. No tutaj jeśli chodzi o wsparcie przeciwlotnicze, no to rzecz jasna Kutuzow jest najlepszy. Ma taki wygar, jego AA, chyba najlepszy w ogóle na tym tierze. Nie wiem, czy amerykańskie mają równie dobry. Nie mam Kutuzowa, więc tego nie sprawdzę, ale widząc jego statystyki i widząc w bitwie, jak raz grałem przeciwko tutaj ptaszynom, co robił, no to na pewno jest top 2. Nie wiem, czy jest jedynka, czy dwójka, ale wydaje mi się, że on i amerykański krążownik to jest ścisła topka. Więc warto na przykład Kutuzowa robić na przeciwlotnicze. Jeśli oczywiście chcecie spać spokojnie. No tutaj te torpedy najprawdopodobniej zostały wykryte. Więc jak widzicie, ja już tutaj swoje zrobiłem, taki straszak, zawsze spowolni ten pancernik, można trochę odpłynąć. No, zobaczcie, jedna weszła, już musi użyć naprawki albo będzie tonąć. Już jest dla nas czysty zysk, teraz ja się tutaj chowam. No, North Carolina oczywiście jak huknie, to od razu mnie nie ma, dlatego no ja tutaj nie kozaczę, tylko znikam. I sobie się tutaj przytulam do wysepki. Jeszcze najlepiej strącić wszystkie latajdła. A zobaczcie, torpedki łyknął jeszcze od naszego niszczyciela i taki potężny pancernik, który miał tak dużo hit pointsów tutaj. Właśnie kończy się jego przygoda. Dlatego, moi drodzy, naprawdę trzeba absolutnie mieć olbrzymie baczenie na niszczyciele. To nie jest, jak wielokrotnie tutaj słyszałem, że pancerniki tutaj dyktują grę.
Dla słabych niszczycieli może i owszem, ale dla dobrych? A gdzie to? A gdzie tam? Dobry niszczyciel rozwali pancernik prędzej czy później. Bo nie każdy pamięta, że co chwilę trzeba robić uniki, zwalniać, manewrować. Zapomina się o tym po prostu, a dużo osób na niszczycielach ma już bardzo dobre wyczucie, wie jak puszczać torpedy. Wiecie, pierwsze nie są najważniejsze. Więc taki fubuki, który 3 salwy torped oddaje, pierwsze robicie na panikę w zespole. Czyli strzelacie tak, żeby on, jak je zobaczy, zaczął manewrować. Najczęściej ludzie robią, i sam też to często robię, dają po hamulcach i albo odbijają od torped, albo odbijają na torpedy. No nieważne, czy od torped, czy na torpedy, ten drugi, trzeci strzał musi być, skoro ktoś daje po hamulcach, wystrzelony bliżej. Także właśnie wpłyną na te dodatkowe 2 salwy. I to jest cała tajemnica dobrego torpedowania. Oczywiście są też gracze, którzy zrobią inaczej. No wiadomo, różnie się okręty ustawiają i tak dalej. Jest cała masa zmiennych, no dlatego też te wszystkie torpedy nie są celne, bo wtedy to by w ogóle nie było po co grać. Ale widać doświadczonych tutaj graczy, którzy naprawdę robią spore zamieszanie na niszczycielach, więc dla mnie oni są najgroźniejsi, najważniejsi i pierwsi do odstrzału. Przynajmniej ja mam takie priorytety, jeśli chodzi o krążownik. Krążownik powinien jak najszybciej pomóc swoim niszczycielom rozwalić inne niszczyciele, a później móc sobie się zająć wszystkim, co większe. Ogólnie uważam, że we wszystkich grach najpierw powinno się odstrzeliwać drobnice i iść w górę względem tonażu, czyli no standardowo niszczyciel, krążownik, pancernik. No tutaj wyjątkiem jest lotniskowiec, który tam tonażowo oczywiście stoi bardzo wysoko, ale jak się go widzi, to jest priorytetem nawet przed niszczycielem. Powinno się go rozwalić jako pierwszego, jeśli tylko jest sposobność. Zawsze to spora przewaga. Wtedy u nas no mamy całe lotnictwo dla siebie. Nikt nam dla naszego lotniskowca nie będzie przeszkadzać. To jest no, piękna sprawa. Na pewno wam podziękuję w sercu i w duszy za to, że tak ułatwiliście mu grę. Więc tak, jeśli chodzi o inne krążowniki, którymi tutaj nie gram, a którymi widzę, jak inni grają, Mogami wybór raczej słaby. Niczym się wielkim nie wyróżnia. Więc nie polecam. Hiper chyba najgorszy wybór. Dlaczego? Dlatego, że to jest dobry krążownik do walki z innymi krążownikami, ale jest tak dużo pancerników, że nie ma potrzeby walczyć z innymi krążownikami. Pancerniki je rozgniotą. Więc przydają się tylko krążowniki, które albo mają coś specjalnego jak Kutuzow, czyli dymek, dobrą szybkostrzelność, dobre palenie, dobra obrona przeciwlotnicza w razie czego, dobre torpedy, no on ma wszystko dobre. To dla mnie najlepszy krążownik. Wcześniej myślałem, że Atago jest równie dobry, ale tak po obserwacji i większej ilości bitew zobaczonych, to twierdzę, że jednak Kutuzow jest o wiele ciekawszy i o wiele więcej może wskórać. Oczywiście Atago jest również bardzo dobrym wyborem i jest według mnie dwójką właśnie. Ze względu na świetne camo, bardzo dobre torpedy, bardzo dobre pociski odłamkowo-burzące, które też no, sporo tutaj mogą namieszać. No i naprawka, rzecz jasna. Na trzecim miejscu bym dał Czapajewa. No a później już tak naprawdę to mało istotne. Może Nowy Orlean na czwartym, o tak. I później czy tam Hiper, czy Mogami, to już nieważne, bo oba są nędzne. Tak samo Prince Eugen też tam nieistotny. Najzwyczajniej w świecie nie są potrzebne. Nie są potrzebne krążowniki, które świetnie mielą inne krążowniki, bo tutaj jest wystarczająco dużo pancerników, które zrobią to jeszcze lepiej od krążowników, więc nie ma takiej potrzeby. No i teraz może o krążkach, jak według mnie tutaj mają wpływ na bitwę. No jak teraz znowu jest bardzo dużo niszczycieli, to ich wpływ na bitwę jest już olbrzymi wtedy. Jak was rzuca na 4-5 niszczycieli, jesteście krążownikiem, to od was wiele zależy.
najzwyczajniej w świecie możecie tutaj przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść w olbrzymim stopniu. Po prostu krążownik jest w stanie niesłychanie szybko zmielić inne niszczyciele. Ma ku temu potencjał. Może je też powykrywać. No i odganiać gdzieś właśnie przy obronie kapa, coś takiego. To jest niezwykle ważne. Oczywiście jeśli was rzuci na cztery pancerniki, no to wasza rola już jest malutka. Co nie znaczy oczywiście, że nic nie możecie. Dalej możecie męczyć paleniem pancerniki, ewentualnie storpedować. Ale bardziej musicie myśleć o tym, żeby nie zginąć, przez co właśnie wasza drużyna straci punkty. I no to będzie to, jak zawsze w przypadku zginięcia, będzie to mało korzystne dla was. Więc cóż, no wszystko zależy od losowań, standardowo. Ogólnie krążowniki bardzo lubię, jest to chyba moja ulubiona klasa, ale to się często zmienia. Raz niszczyciele, raz krążowniki, raz pancerniki. Te trzy bardzo lubię. Dobra, ostatnia bitwa przed wami. Pokażę wam tą bitwę. Ona jest dosyć szybka. Tu jest naprawdę konkretna klepka. I odbyła się ona dlatego, że wszyscy tutaj wiedzieli, o co chodzi. Naprawdę pięknie się gra, jak się trafi taki team, który ogarnia grę. To jest coś pięknego. Zobaczcie, tutaj płynę sobie tak, żeby było w miarę bezpiecznie. Na początku oczywiście nie mamy pojęcia, czy na A ktoś nie płynie tutaj z przeciwników, gdzie będzie większe nasilenie okrętów. Jest jeden niszczyciel, więc też tutaj na przykład w tej bitwie, zobaczcie, cztery pancerniki, dwa krążki, niszczyciel. No, jakby nie było, ten niszczyciel jest taką tutaj wisienką na torcie, ale no, główną tutaj siłą są jednak te cztery pancerniki, które są w stanie zgnieść wszystko, jak tylko zobaczą, więc Czapajew na tego typu zabawy jest stosunkowo słaby, no jak większość krążowników. Musi zajść określona sytuacja, żeby się sprawdził. No w jego wypadku dobrze było złapać jakiś pancernik na torpedy na 4 km powodzenia, więc nie, no w jego wypadku tylko palenie na dłuższą metę, no trwa bardzo długo, no, kiepska sprawa. Więc tutaj bardziej zależało mi na tym, żeby przejąć A, być w dobrym miejscu, świecić w razie czego. Chciałem się tutaj skitrać, gdzie jestem, ale stwierdziłem, że widzę już większość przeciwników. Wiem, że niszczyciel jest na B, bo tam ktoś kapuje, więc to musi być niszczyciel, bo jest tylko jeden. I teraz tutaj oczywiście rozeznanie bardzo ważną rolę odgrywa. Widzę, że pancerniki na razie walą w przód i mnie nie widzą, bo tutaj no, ważne jest, żeby znać zasięg wykrywalności swojego okrętu. Dlatego też polecałem ten perk z kamuflażem, dzięki temu możemy sobie pozwolić na więcej. Tutaj zobaczcie, jest ze mną Mogami, które też no, w tej bitwie jest takim, tak jak ja, warzywem. Więc musimy się tutaj starać, żeby nasz warzywniak jak najdłużej tutaj żył. Mamy sobie Atago, które jest już ostrzeliwane, bo jest dosyć łatwym kąskiem. I na razie sobie kapujemy. Beztrosko, nikt nas tutaj nie męczy. Przeciwnika krążek jeden jest gdzieś tu, drugi tu. Więc też bojaźliwie. Przepraszam, jeden jest tu, drugi tu. No ta Atago, jak widzicie, z tamtej strony jest dosyć ciężka sytuacja właśnie, bo ta Atago albo mogłaby popłynąć tu i później tutaj gdzieś bezpiecznie, albo tu. A tu jak jest, to wiadomo, że ostrzał, jak widzicie, no wpada. Później już tutaj z Mogami chcieliśmy się na niego zaczaić, ale wyparował. No tak to bywa. Pokazał burtę. Mówiłem, kto tutaj odgrywa główne skrzypce zagrały, no i Atago zatonął. Nie ma innej opcji. Więc jak widzicie, teraz sobie zaczynam strzelać, bo się poczułem troszkę bardziej pewnie. Wiadomo, że nic we mnie tutaj na razie nie będzie strzelało. Przeciwnik jest zajęty tutaj walką z naszymi okrętami. No, stoją po prostu naprzeciwko siebie i naparzają, więc jestem dla nich nieistotny. To teraz sobie mogę postrzelać, popalić i właśnie zrobić jakieś obrażenia bezkarnie. To jest
najlepsza opcja w danej chwili. Po prostu sobie strzelać bezkarnie. Wtedy krążowniki oczywiście są świetne, no bo tutaj rate of fire, czyli szybkostrzelność jest duża. Ilość podpaleń zacznie rosnąć i przeciwnik w końcu zacznie robić no, spore... co ja miałem powiedzieć? Sorry, coś mi myśl utknęła. Nie wiem, co miał robić przeciwnik. Uciekać bardziej chyba chodziło mi o to. Ale zobaczcie, co się tutaj dzieje. Widzicie, ile pożarów weszło? Spalenie okrętu jest naprawdę stosunkowo proste, jeśli nagle są trzy pożary albo cztery na pancerniku, to te HP-ki znikają ostro i no, naprawka was już nie uratuje. Poza tym oczywiście dostajecie cały czas ogień z pocisków przeciwpancernych, więc no taka koncentracja, taki focus fire jest masakrą. Nic nie jest w stanie tego przetrwać, dlatego warto to robić. Warto to robić, jeśli przeciwnik nam umożliwia oczywiście coś takiego. I możemy to robić bezkarnie, tak jak ja tutaj. Zobaczcie na te mogami też koło mnie. My tutaj jesteśmy naprawdę umiejscowieni tak, żeby grać bardzo bezpiecznie. Muszę na chwilkę przerwać. Dlatego, moi mili, no krążowniki sprawdzają się jak każde inne okręty tutaj w bitwach rankingowych. Jeśli ktoś wam mówi coś innego, to najzwyczajniej oszukuje. Jeśli jesteście fanami krążowników, jeśli dobrze na nich gracie, nie widzę absolutnie żadnych przeciwwskazań, żebyście tutaj no, nie byli w stanie zdobyć pierwszej rangi. Możecie na spokojnie. Jest dużo dobrych graczy na krążownikach, którzy już pierwszą rangę zdobyli wielokrotnie i owszem, jak jest taka sytuacja, że jest cała masa pancerników, to mają ciężko, niemniej no są przyzwyczajeni do tego już od pewnego czasu, bo tych pancerników przecież jest długo, jest ich bardzo dużo od kiedy wyszły niemieckie pancerniki, się ich zaroiło tyle co niemiara, a już i wcześniej była to grupa, która cieszyła się największą popularnością. No i jak jesteście dobrzy, to oczywiście macie już ogarniętą grę przeciwko pancernikom. No, tutaj najważniejsze jest, z kolei no były też takie sezony, gdzie niszczycieli było co niemiara i wtedy taki krążownik naprawdę miał olbrzymi wpływ na grę i można było naprawdę robić potworne tutaj wyniki i ciągnąć za uszy team masakrycznie. Pancernikami wydaje mi się, że dalej ma się najmniejszy wpływ na bitwę. No oczywiście Bismarck jest lekkim wyjątkiem, malutkim od reguły, ale on też nie udźwignie wszystkiego i ostatecznie również 5 torped jest na niego dobre jak na wszystko inne, więc trzeba to mieć na uwadze. No ale Bismarckiem mi się również gra całkiem nieźle. Staram się tutaj grać agresywnie nim i no często popłacał, chociaż nie zawsze też można grać agresywnie, bo no team w ogóle nie wspiera, w ogóle tego nie wykorzysta, więc wtedy no po co? Po co? Aby zginąć i nic z tego nie wyszło, też nie do końca. Jak widzicie, tutaj taka szybka klepka. Na sam koniec mam dla was jeszcze tutaj no pokazanie oczywiście tego, co się może stać, jak będziecie mieli przegrać, no to co będziecie widzieli, to jest chyba koniec ciągu moich 21 porażek pod rząd, bez żadnej wygranej, więc będziecie mogli zobaczyć, jak mnie tutaj matchmaker pożegnał. No i proszę bardzo, płyniemy sobie tutaj Czapajewem. Jak widzicie, jestem z drugiej strony, rzuciło mnie na lewo, więc stwierdziłem, że popłynę tutaj z tej strony. Zobaczę co i jak, bo spodziewałem się właśnie, że tutaj większość okrętów uda się tu, więc chciałem popłynąć gdzieś tutaj, ale no wszystko zależy co bym tutaj zobaczył, prawda, ewentualnie spróbowałbym B, jakby tutaj jakiś niszczyciel wpływał, mógłbym ściąć go, wykryć, pomęczyć, odgonić. Zobaczcie, zostałem wykryty, Tirpitz 22 km ode mnie było widać przed chwilą, był, no, popatrzyłem sobie co się tam dzieje i płynę dalej. Większość okrętów walczy tutaj, więc sobie płynę. Tutaj już widziałem jeden niszczyciel, sobie strzeliłem.
jest Atago, więc trochę tam stwierdziłem, że pomęczę, póki tutaj nie dopłynę. Już tak czułem się w miarę tutaj bezpiecznie, mówię, dobra, nie są zbytnio mną zajęci, a zobaczcie, leci salwa. Widzieliście to? To nie była detonacja, to było dewastujące uderzenie, moi drodzy. To było dewastujące uderzenie. Sobie sprawdziłem skąd. Widzicie? Stąd. On był 22 km ode mnie. Był 22 km ode mnie i weszło mu dewastujące uderzenie. No, walnął 3 cytadele. Tak by z tego wynikało. No taka to była 21 moja porażka. No cóż, jak się ma przegrać i matchmaker mówi, że masz przegrać, to przegrasz. Choćbym nie wiem, co zrobił. Jak widzieliście, ja tutaj jeszcze odbijałem od tych pocisków, jak zobaczyłem, że lecą, to jeszcze zmieniłem kurs. Oczywiście zmieniłem na taki, żeby dostać taką salwę. Lepiej nie zmieniać. Co ma wpaść, to wpadnie, a co nie, to nie. Manewrowanie jest przereklamowane. Dobra, i tym akcentem chyba skończymy, że manewrowanie jest przereklamowane. No i to oczywiście, grając krążownikami, o czymś takim trzeba pamiętać. No my możemy właśnie tak wyparować. To się oczywiście nie zdarza co chwilę, ale się może zdarzyć. Pancernik tak nigdy wam nie wyparuje. Jak krążownik, tak krążownik nie jest w stanie tak strzelić w pancernik, a pancernik w krążownik nie ma problemu. Więc zawsze trzeba o tym pamiętać i mieć to na uwadze. I właśnie po to też potrzebny byłby mi tutaj ten kamuflaż. Najprawdopodobniej nie zostałbym, posiadając go, w ogóle wykryty. Wtedy oczywiście bym nie strzelał. Dopłynął tam na spokojnie, mógł dalej pograć. Więc cóż, no same plusy. Dobre kamo to połowa sukcesu, jeśli chodzi o niszczyciele i krążowniki, pancerniki. Też mogą tego używać, ale no nie ma musu. No oczywiście to i pancernikom pomaga, ale no nie w takim stopniu mimo wszystko. To tyle na dziś, wielkie dzięki za oglądanie, a ja dzisiaj chyba też sobie pogram, bo mają być jakieś te straszne halloweenowe bitwy, więc może z jedną czy dwie wam pokażę. Może wezmę padawanka, żeby z nim popływać i go postraszyć. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!